Koronawirus w Polsce, odcinek trzeci. Dobry wieczór. Do obejrzenia tego odcinka programu zapraszamy przede wszystkim przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie uzyskali pomocy z tarczy antykryzysowej. Gościem programu będzie radca prawny Sylwester Kasprzewski, specjalizujący się w pomocy prawnej w problemach kredytowych, zwłaszcza frankowych, oraz w pomocy prawnej przedsiębiorcom branży medycznej i branży beauty. Dzień dobry, panie mecenasie. Izolacja związana z COVID-19 rozpoczęła się w pierwszym tygodniu marca i zakończyła przynajmniej dla sporej części przedsiębiorców dopiero w połowie maja. Pojawiły się kolejno tarcza 1, 2, 3 i 4. Część pomocy i ulg dla przedsiębiorców jest jak zwolnienie ze składek ZUS oczywista, ale tarcze nie składają się tylko z tego zwolnienia. Jakie więc działania i skorzystanie z jakiej pomocy przede wszystkim doradza pan swoim klientom? Ja powiem tak na sam początek. To, że umożliwiono prowadzenie pewnych działalności i że to otwieranie gospodarki następuje pewnymi krokami, wcale nie oznacza, że ta działalność jest otwarta i tę działalność można w normalny sposób prowadzić. Dalej te ograniczenia występują, a poza tym zanim gospodarka dotrze do pewnego normalnego poziomu, zanim konsumenci, ludzie, którzy korzystają z usług, z produktów, zaczną wracać do swoich wcześniejszych takich typowych zachowań, czyli będą bez obaw, bez jakichś większych zahamowań korzystać z usług, będą nabywać jakieś rzeczy, trochę to potrwa. Ta pomoc, która została opracowana przez rząd, wprowadzana pod nazwą tarczy 1.0, 2.0, 3.0, teraz chyba kolejna 4.0 już jest przygotowywana, ona ma na celu pomoc w przejściu przez ten trudniejszy okres, ten okres, kiedy ci konsumenci będą potrzebowali czasu na to, żeby dojść do wcześniejszego etapu, czyli do przywrócenia tych ich wcześniejszych nawyków. I ta pomoc sprowadza się do kilku najważniejszych kwestii. Jedna jest nakierowana na to, żeby utrzymać poziom zatrudnienia. Przede wszystkim dotyczy to małych firm, mikroprzedsiębiorców, osób, które zatrudniają do 9 pracowników. Tutaj jest wsparcie zarówno związane z opłacaniem składek ZUS, jak i ewentualnie możliwą do uzyskania subwencją. Poza tym jest możliwość uzyskania pożyczki na prowadzenie działalności gospodarczej, pożyczki, która potem ewentualnie jest bezzwrotna, jak również innych środków. Udzielana przez starostów za pośrednictwem Urzędu Pracy pożyczka jest bezzwrotna, ale nie w każdym przypadku. Istnieją bowiem przynajmniej dwa warunki umorzenia, prawda? Może zacznijmy od rzeczywiście tego, co się nazywa pożyczką, czyli środków z urzędów pracy. Taką kwotę można uzyskać do 5000 zł i ta pożyczka jest bezzwrotna pod jednym warunkiem. Tym warunkiem jest to, że w ciągu 3 miesięcy będzie się prowadzić działalność gospodarczą, czyli w ciągu 3 miesięcy od uzyskania pożyczki nie można ani zawiesić prowadzonej działalności gospodarczej, ani też jej zamknąć. A po drugie, o czym większość ludzi nie wie, o czym większość ludzi nie jest informowana, a co jest konieczne, po upływie 3 miesięcy w ciągu 14 dni trzeba złożyć wniosek o umorzenie tej pożyczki. Jeżeli tą działalność będzie się prowadzić, a tego wniosku o umorzenie pożyczki nie złożymy, no to niestety te pieniądze nie będą zwrotne, trzeba będzie je oddać do Urzędu Pracy, do podmiotu, który tą pożyczkę udzielił. Jest jeszcze druga kwestia, oprócz pożyczki jest subwencja i tutaj część środków jest tylko bezzwrotna, część na pewno trzeba będzie zwrócić, ten program jest dość mocno rozbudowany. Powiedzmy więc wyraźnie, nie możemy kwot z pożyczek i subwencji wydawać dowolnie. Tak, te wydatki powinny pójść na zaspokojenie czy też na spełnienie zobowiązań związanych właśnie z prowadzeniem działalności gospodarczej. To może być wypłata wynagrodzeń pracowników, może być opłata podatków, które są należne, składek ZUS-owskich, wydatki związane z nabyciem towarów, usług. Dla części przedsiębiorców środki z subwencji mogą być potrzebne na przykład do tego, żeby zapłacić czynsz, na który normalnie nie mieliby środków. Z subwencją jest wskazane, przy subwencji jest wskazana jedna bardzo ważna rzecz. Nie można środków uzyskiwanych z subwencji wypłacać sobie tytułem jakiegoś wynagrodzenia, dywidendy czy innych świadczeń przeznaczonych na własne potrzeby. To jest jedno z głównych zastrzeżeń w umowie, którą zawiera się z Polskim Funduszem Rozwoju. Jeśli ktoś do tej pory nie skorzystał z ulgi pomocy, bo po prostu nie miał wiedzy, z czego mógłby skorzystać, a wiemy, że są tacy przedsiębiorcy, czy jeszcze teraz, po częściowym odmrożeniu gospodarki, ma jakiekolwiek szanse na postojowe, pożyczkę, subwencję, cokolwiek? Na pewno można skorzystać z pomocy w zakresie składek ZUS-owskich.
za marzec, kwiecień, za maj można tych składek nie opłacać. Tutaj są dwa warunki. Pierwszy warunek jest taki, że zatrudnia się pracowników i wtedy w takiej sytuacji można tego ZUS-u nie płacić i za siebie, i za tych pracowników. Drugi warunek, który ewentualnie można spełniać, jeżeli nie zatrudnia się samych pracowników, czy jest się po prostu samozatrudnionym, prowadzi się samodzielnie działalność gospodarczą. W tym wypadku na pewno zwolnienie ze składek ZUS można uzyskać w sytuacji, kiedy przychód, czyli obrót, to co uzyskujemy od klientów, kontrahentów, nie przekracza trzykrotności wynagrodzenia średniego. To jest trochę ponad 15 tysięcy złotych. Całe szczęście nasz rząd poszedł troszeczkę po bardziej praktyczne rozwiązania i też proponuje takie rozwiązanie, dał możliwość skorzystania z takiego rozwiązania osobom, które co prawda przekroczyły ten próg, ale ich dochód, czyli to co zarobiły, nie przekracza 7 tysięcy złotych w jednym miesiącu. Tak jak wspominałem, to zwolnienie może być za miesiąc marzec, za miesiąc kwiecień i za miesiąc maj. Z tego co mi wiadomo, są jeszcze środki na pożyczki bezzwrotne, te do 5 tysięcy złotych. Czy we wszystkich miejscowościach są dostępne, czy wszystkie urzędy pracy jeszcze je oferują, nie mam takich informacji, ale to zawsze można sprawdzić na stronie internetowej, czy po prostu dzwoniąc do Urzędu Pracy. Zarówno złożenie tego wniosku do ZUS, jak i złożenie wniosku do Urzędu Pracy nie jest jakoś szczególnie skomplikowane. To są dość proste formularze, one są dostępne w formie elektronicznej. Na dzień dzisiejszy można je złożyć po prostu poprzez złożenie wniosku z wykorzystaniem podpisu elektronicznego czy profilu zaufania ePUAP. Nawet jeżeli ktoś go nie ma, można go bez problemu założyć przez rachunek bankowy, część banków coś takiego obsługuje. Ja zachęcam do tego. Są na pewno jeszcze środki subwencji, tutaj może o nim moglibyśmy porozmawiać chwilę dłużej. Ta subwencja jest przewidziana dla większej ilości przedsiębiorców, nie tylko mikro, czyli tych zatrudniających do maksymalnie 9 osób, ale także małych i średnich przedsiębiorstw. Ja zakładam, że większość osób, które prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług lekarskich, jak i stomatologicznych, czy tej branży beauty, to są jednak mali przedsiębiorcy, właśnie nie zatrudniający więcej niż tych 9 pracowników. Tam można uzyskać dofinansowanie od 12 do 36 tysięcy złotych na zatrudnionego pracownika. Ci pracownicy muszą być zatrudnieni na określoną datę i porównuje się dochody, które uzyskiwane były albo rok do roku, na przykład w marcu zeszłego roku i w marcu tego roku, albo miesiąc do miesiąca, na przykład luty do marca czy marzec do kwietnia w tym roku. Jeżeli jest spadek dochodów powyżej 25 tysięcy złotych, 25%, to wtedy można występować o taką subwencję. Ona jest na różnych poziomach, różne kwoty można uzyskać w zależności od tego, jak te obroty spadły. Przy subwencji trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy bardzo istotnej. Mamy obowiązek zwrotu tej subwencji. Na pewno 1/4, 25% tego, co dostaniemy, będzie musiało być zwrócone. Natomiast pozostała część, czyli 75%, zależy od tego, czy spełnimy warunki wskazane w umowie o udzielenie subwencji, czy też nie. Jednym z warunków jest prowadzenie działalności gospodarczej przez następne 12 miesięcy i tutaj tej działalności nie można zawiesić, nie można zakończyć przed tym okresem. Drugi warunek jest taki, że utrzymamy poziom zatrudnienia. Ja rozumiem to w ten sposób, że jeżeli na przykład jest gabinet stomatologiczny, który zatrudnia dwóch pracowników, dwie osoby, dwie pomoce i na dany moment, na moment złożenia wniosku, to potem po roku czasu on powinien ten poziom zatrudnienia najzwyczajniej w świecie utrzymać, czyli dalej te dwie osoby powinny być zatrudnione. To nie muszą być te same osoby, skład osobowy pracowników może się zmieniać, tu chodzi o poziom zatrudnienia. I w zależności od tego, jaki ten poziom zatrudnienia będzie, na ile uda się utrzymać to zatrudnienie, im lepszy wynik się uzyska, tym mniejsza kwota zostanie do zwrotu potem z tej subwencji. Firmy to nie tylko przychody zamrożone przez zatrzymanie gospodarki, ale także kredyty. Wiemy już o takich przypadkach, że przedsiębiorcy nie płacili rat, ale jednocześnie nie porozumieli się w tej sprawie z bankiem. Co dziś, w tej chwili, tacy przedsiębiorcy powinni zrobić, żeby uniknąć konieczności jednorazowej spłaty rat i odsetek? Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że
banki, w ogóle instytucje finansowe w Polsce nie traktują do końca fair swoich klientów. I to nie mówię tylko o przeciętnym Kowalskim, ale także o firmach mniejszych, większych. Dlatego trzeba ze swojej strony zrobić jak najwięcej, żeby zabezpieczyć swój interes, bo bank, jeżeli nie uda się z nim dogadać, to on pójdzie ze swoją sprawą do sądu, pójdzie potem do komornika i albo narobi problemów, z których bardzo ciężko będzie wyjść, albo doprowadzi do sytuacji, w której tak naprawdę utraci się wszystko. Przez nietrafione decyzje, czasem właśnie przez takie zawirowania można stracić całe oszczędności życia, majątek, nie tylko związany z firmą, ale także inny. Z rozwiązań, które na obecną chwilę funkcjonują, jednym z nich jest złożenie wniosku do banku o udzielenie wakacji kredytowych. To jest taka instytucja oferowana przez bank na jego warunkach, w zależności od tego, jaki jest bank, takie warunki proponuje. Wakacje kredytowe polegają najczęściej na tym, że albo nie uiszcza się części raty, czyli kapitału w danej racie kredytowej, albo nie uiszcza się tej raty w ogóle. Za okres wakacji kredytowych bank zapewne będzie naliczał jakieś odsetki, być może wydłuży okres trwania umowy kredytowej, być może po tym okresie wakacji będzie większa kwota do zapłaty na rzecz banku, większe raty, ale jest to jedno z rozwiązań. W momencie, kiedy nie mamy w ogóle dochodów, czy te dochody są bardzo małe, jest to jakaś forma pomocy, czy też jakieś rozwiązanie, które pozwoli na to, żeby tych rat nie płacić teraz, w tym momencie, a zapłacić je za chwilę, kiedy te pieniądze się pojawią. Pod koniec kwietnia był przekazany do konsultacji projekt kolejnej ustawy, kolejnej z tarcz, gdzie było wskazane, że będzie możliwość skorzystania z takich ustawowych wakacji kredytowych, polegających na tym, że kredytobiorca miał po prostu składać oświadczenie do banku i bank musiał je uwzględnić. I można było zrobić przerwę w spłacaniu rat kredytowych bez żadnych kosztów, bez naliczania odsetek do maksymalnie 3 miesięcy. Wygląda na to niestety, że te przepisy nie wejdą. Są prace prowadzone nad jakąś inną wersją tej pomocy, także będziemy musieli poczekać i zobaczyć. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że ktoś nie mógłby skorzystać czy z jednego, czy drugiego rozwiązania, czy też te rozwiązania byłyby niewystarczające, czasem trzeba będzie pomyśleć albo o jakimś postępowaniu restrukturyzacyjnym. Ja tu mówię oczywiście o firmach, osobach, które prowadzą działalność gospodarczą, albo w najgorszym wypadku o upadłości. A co z firmami, które po tym dwumiesięcznym okresie będą miały problemy z powrotem na rynek? Czy mamy jakieś mechanizmy prawne, które mogą tym osobom pomóc, czy też ograniczamy się w tym względzie tylko do czekania na ewentualne przedłużenie pomocy tarczy antykryzysowej? My na dzień dzisiejszy na pewno pod kątem prawnym nie jesteśmy przygotowani do tego, co się wydarzyło. Sądy nie są przygotowane do prowadzenia spraw sądowych na odległość. Przedsiębiorcy nie są przystosowani do zamknięcia prowadzenia działalności gospodarczej. Nikt nie pomyślał, że w tak krótkim terminie niemożliwe będzie świadczenie podstawowych usług, bo czy branża medyczna, czy branża odzieżowa, branża jakaś gastronomiczna, to są jednak podstawowe rzeczy, z których każdy w mniejszym czy większym zakresie korzysta. Mówię o tym dlatego, że nie ma odpowiedzi takiej, która by mówiła, że tak, jest rozwiązanie, z którego na pewno będzie można skorzystać. Wiemy, że są pieniądze przekazywane ze środków publicznych w pewnego rodzaju formy pomocowe. Mówiłem o tych zwolnieniach z ZUS-u, o pożyczkach czy o subwencji, ale to są pieniądze na jakiś czas. One na pewno starczą na jakiś czas i w pewnym momencie się skończą. Kto wie, czy za jakiś czas, jeżeli gospodarka nie ruszy, nie wskoczy na wcześniejsze obroty, czy ci ludzie nie będą potrzebowali dalszej pomocy. I rozwiązania są dwa. Albo państwo będzie w dalszym ciągu stosować tą samą politykę, czyli przedstawiać jakieś kolejne projekty, byle żeby ci ludzie mieli te pieniądze i mieli z czego regulować swoje zobowiązania. Albo być może ktoś zacznie pracować nad rozwiązaniami takimi, gdzie z tych długów realnie będzie można wychodzić. To wymaga zmiany przepisów, bo na dzień dzisiejszy najprostszym rozwiązaniem, jakie jest, to jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W momencie, kiedy się zamknie działalność, tej działalności się nie prowadzi. Ale przecież dla osoby, która taką działalność prowadziła przez długi czas, ma określoną markę, wykonuje zawód, ma klientów i tak dalej, to nie jest rozwiązanie, które ani będzie dla niej zadowalające, ani które gdzieś tam pozwoli potem w przyszłości normalnie funkcjonować. Z mojej perspektywy najbardziej potrzebne jest to, żeby
wprowadzić jakieś mechanizmy, które pozwolą na dość prostą, tanią i skróconą w czasie restrukturyzację firm. Tego na dzień dzisiejszy nie mamy opracowane w dobry sposób. Przejdźmy na koniec do sprawy demonizowanych wręcz odszkodowań, o których głośno jest w kontekście wprowadzenia, a właściwie nie wprowadzenia stanu wyjątkowego i protestów przedsiębiorców. Niektórzy twierdzą, że odszkodowania z tytułu wprowadzenia stanu wyjątkowego byłyby tak duże, że Polski nie byłoby na to stać. Inni odpowiadają: bzdura. Czym więc są te odszkodowania? Czy wobec niewprowadzenia stanu wyjątkowego jest w ogóle jakiś instrument je zastępujący lub mogący zastąpić? Ten stan wyjątkowy, albo inaczej, to, co było wprowadzane przez państwo, miało jakiś swój cel. To, dlaczego nie został wprowadzany stan wyjątkowy, wiedzą o tym też osoby, które rządzą naszym krajem. Ciężko mi się wypowiadać co do tych kwestii. Co do skutków prawnych, na pewno będą osoby, które będą chciały dochodzić takich odszkodowań. Te odszkodowania będą związane z upadłością firm, z utratą dochodów, z utratą możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. To są nie tylko właściciele firm, ale także pracownicy, ich rodziny, inne jakieś bliskie osoby. Nikt nie wie na obecną chwilę, jak to będzie wyglądało. Jestem pewien tego, że pozwy do sądów będą kierowane, zresztą są już pierwsze informacje o tym, że właściciele niektórych biznesów takie pozwy do sądów skierowali. No i teraz pytanie, co sędziowie zrobią z tym? Nie chciałbym się wypowiadać co do tego na pewno, jak to będzie wyglądało, ale jestem pewien, że tak jak na bazie innych spraw, których jest dużo, część sędziów przyzna rację przedsiębiorcom. Pytanie, jak dużo będzie tych sędziów, jaka będzie argumentacja, kiedy te sprawy się zakończą, bo w sądach sprawy też trwają niestety coraz dłużej. I czy te pieniądze, na przykład, które się uda uzyskać tytułem odszkodowania, pomogą rzeczywiście za kilka lat, jak sprawa się dopiero zakończy. To jest temat, który ja będę oczywiście śledził cały czas, bo jest on ciekawy i dotyczy bardzo dużej ilości osób. Natomiast na dzień dzisiejszy nikt Państwu nie powie, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Również dziękuję za poświęcony czas.